Uwaga! Od 7 kwietnia w Jeleniej Górze obowiązuje nowy cennik MZK Jelenia Góra, który zdecydowanie upraszcza ofertę biletową, czyni ją przejrzystą i czytelną, a przede wszystkim korzystniejszą dla pasażerów. Nie ma podziału na strefy dla biletów jednorazowych. Niższa cena biletu zakupionego przy pomocy karty SEBA. Wprowadzenie biletu czasowego przesiadkowego na 30, 45 i 60 minut. Zmniejszona cena biletu okresowego imiennego i na okaziciela, ważnego od poniedziałku do piątku w całej sieci kursowania autobusów MZK. Nowy cennik likwiduje opłatę za przewożenie bagażu, a za przewożenie roweru musimy zakupić bilet jednorazowy normalny. Uprawnienia do przejazdu z ulgą lokalną otrzymali również renciści. Więcej szczegółów na www.mzk.jgora.pl. Alvi Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, producent wiodącej marki artykułów dla dzieci i niemowląt, zatrudni na umowę o pracę pracowników na stanowisku szwaczka. Praca w systemie dwuzmianowym. Oferujemy bardzo dobre warunki w miłym, zgranym zespole. Gwarantujemy pakiet socjalny w postaci premii świątecznych, dofinansowania do wypoczynku, wyjazdów integracyjnych, ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach. Organizujemy dowóz pracowników na trasie Wleń i Jelenia Góra. Zapraszamy! Dołącz już teraz do Alvi Team. Jutro otwarcie marketu budowlanego. Każdy klient, który jutro przyjdzie do nas z rana na zakupy, dostaje od nas drobny upominek. Konwent Euroregionu Nysa. Szczególnie chodzi nam też o zwiększenie kwot na te programy. Ruszają pozimowe remonty dróg. Trochę jest dziur. Jest ciężko się jeździć. Ciężko się jeździć, tak. Środa, 20 dzień kwietnia, Damian Kostka, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Już jutro otwarty zostanie market budowlany Leroy Merlin. Dzisiaj z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której poznaliśmy dane dotyczące jeleniogórskiego sklepu. Sklep Leroy Merlin jest 50. tego typu obiektem w Polsce. W jeleniogórskim oddziale zatrudnionych będzie 152 pracowników. Powierzchnia sięga blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych, na których znajduje się 45 tysięcy różnych produktów. Dodatkowo w okolicach sklepu jest boisko do siatkówki plażowej oraz samoobsługowa myjnia, a także parking na ponad 430 samochodów. To miasto, które otwieramy ten sklep, czyli Jelenia Góra, zasługuje na to, żeby mieć taki sklep, czyli mieć konkurencję, mieć dobrą jakość, mieć aranżację i profesjonalną obsługę i mieć wybór na rynku, a nie tylko być skazanym na jednego. Sklep podzielony został na 13 działów. Największą powierzchnię zajmuje ogród oraz punkt drzewny, czyli panele, drzwi czy stolarka. Mamy największą ofertę paneli podłogowych, jeżeli chodzi o Leroy Merlin. W tym momencie jest to około 150 modeli. Dodatkowo są jeszcze deski podłogowe, deski lite. Dodatkowo mamy też piękne boksy edukacyjne, mamy ponad 20 modeli drzwi wewnętrznych dostępnych dla klienta. Mamy tak samo stolarnię, która jest czynna od w godzinach pracy sklepu. Ofertę stworzyliśmy wspólnie z klientami. To są produkty, których oczekują klienci, których poszukiwali klienci na terenie Jeleniej Góry. Po drugie, dobrane są tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jest coś dla działkowców, jest coś dla klientów, którzy posiadają balkony. Też klient, który posiada duży ogród, też coś znajdzie dla siebie. Sklep Leroy Merlin mocno zaangażował się w życie miasta. Oferta, szczególnie wykończenia wnętrz, dopasowana została do mieszkańców dzięki specjalnym ankietom. Dodatkowo najmłodsi w ramach akcji będą mogli nauczyć się m.in. pielęgnowania roślin. Wizyty u klientów, które dokonaliśmy, miały po to, żebyśmy się przygotowali z odpowiednią ofertą tutaj w Jeleniej Górze, czyli myśleliśmy tutaj o głównie o aranżacjach kuchennych, łazienkowych, żeby przygotować te style, które mamy tutaj głównie na Zabobrzu i w okolicach, tak żeby klient, wchodząc na aranżację, mógł od razu poczuć się jak u siebie w domu. Sklep Leroy Merlin, który znajduje się w sąsiedztwie Galerii Sudeckiej, otwarty dla klientów zostanie jutro, czyli 21 kwietnia o godzinie 7 rano. Dzisiaj w Jeleniej Górze odbyło się 6. posiedzenie Konwentu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa. Na spotkaniu omawiano plany programowe na najbliższy czas.
W Jeleniej Górze spotkało się najważniejsze gremium decydenckie Euroregionu Nysa. Debatowano na temat programów, które w najbliższych latach wspierać będą inicjatywy inwestycyjne na pograniczu. Z dużych projektów są na przykład projekty drogowe, które przekraczają granice. Właśnie wczoraj odbył się pierwszy komitet roboczy polsko-czeski i tu jest dobra nowina, bo do dalszych prac został zgłoszony czy zaakceptowany projekt dotyczący drogi pomiędzy Friedlandem a Zamkiem Czochą. Udziały EUWT zarówno w rozbudowie połączeń z budowaną drogą S3, ale na przykład takie projekty miękkie dotyczące zamiaru nauki w szkołach i nauki różnego rodzaju decydentów języka czeskiego. Do realizacji zadań potrzebne są pieniądze. Już niebawem uruchomione zostaną unijne środki z nowego programowania. O ich pozyskanie będzie starać się także Euroregion Nysa. Najbliższe spotkanie będzie takie bardzo spektakularne, bo spotkamy się z prezydentem Niemiec w przyszłym tygodniu, z prezydentem Gałkiem i właśnie mamy mówić o problemach współpracy transgranicznej. No, szczególnie chodzi nam też o zwiększenie kwot na te programy. Część krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, nie chce przeznaczać tyle środków na współpracę transgraniczną. My uważamy, że właśnie współpraca transgraniczna jest bardzo, bardzo ważna, bo my jesteśmy tymi pierwszymi, którzy stykają się z sąsiadami. Chcemy niwelować różnice pomiędzy poszczególnymi regionami, a szczególnie tutaj na pograniczu. Wszyscy nasi mieszkańcy obserwują i oglądają, widzą, co się dzieje po stronie niemieckiej. Chcieliby też, żeby wiele rozwiązań takich znalazło się u nas, więc do tego też potrzebne są środki. Na współpracy transgranicznej zyskuje także Jelenia Góra. Za pośrednictwem Euroregionu Nysa część unijnych środków może trafić do Cieplic. I powoli nasze projekty przechodzą. No, słyszałem, że teraz na wstępnym etapie oceny jest projekt z Harachowem, z którego między innymi chcemy finansować na Cerwi remont mostu. Euroregion Nysa to najstarszy euroregion w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku mija 25 lat od jego powołania. Ruszyły pozimowe remonty jeleniogórskich dróg. Miejski Zarząd Dróg i Mostów wytypował już ulice, które kompleksowo doczekają się wkrótce remontu. Jakie drogi są, każdy widzi. Wiele do powiedzenia w tym temacie mają osoby, które najczęściej z nich korzystają. Taksówkarze wiedzą najlepiej, jak wygląda stan dróg w Jeleniej Górze po tej zimie. No jest nie za bardzo, trochę jest dziur. Jest ciężko się jeździć? Ciężko się jeździć, tak. A gdzie jest najgorzej? Najgorzej? Wyczółkowskiego. Na Obrońców Pokoju. Na Obrońców Pokoju. Do dworca autobusowego. A jak wygląda stan dróg po tej zimie, pana zdaniem? Jest porównywanie jak w zeszłych latach? Nie najlepszy. No może troszeczkę lepsze, ale są takie drogi, że naprawdę ciężko się jeździ. Wkrótce ma być lepiej. Zakończyły się już objazdy inspektorów Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i wytypowano odcinki do pozimowych poprawek. Nowe drogowe łaty niedługo znajdą się m.in. na ulicach Wojska Polskiego i Wolności. Jednym z większych zadań będzie poprawa pasa ulicy Spółdzielczej w kierunku na Szklarską Porębę, na wysokości stacji paliw. Zaczynamy od głównych ulic. Będą, na pewno będą robiły to 4 ekipy, 5 ekip, więc w tej chwili dzisiaj nie można powiedzieć, gdzie kto i już zaczyna robić, no bo chcemy na Karola Miarki zlikwidować też jak najszybciej ten przejazd kolejowy, bo tam chyba Jelchem tą swoją bocznicę już skończył. W tym roku nie zabraknie także kompleksowych remontów ulic. Robiona będzie ulica Wyczółkowskiego w drugim półroczu, bo czekamy cały czas, żeby gazownicy zakończyli, a jeszcze nie weszli, od razu powiem, na roboty, bo sobie przypomnieli, że tam mają do wymienia gazociąg od ulicy Malczewskiego do Wolności z przełączeniami. Będzie robiona, już jest w zasadzie kończona, będzie robiona ulica Miłosza w Cieplicach. No, robimy przetarg na ulicę Goduszyńską wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych Miejski Zarząd Dróg i Mostów ma zarezerwowane 2,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o remonty, to te będą opłacane bezpośrednio z miejskiego budżetu. Przetargi ruszą z początkiem maja. Po raz czwarty w Jeleniej Górze na 3 dni w centrum miasta stanie mobilny ambulans Fundacji Ronalda McDonalda. Wszystko to za sprawą badań, które będą przeznaczone dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Badania przesiewowe, które odbywać się będą 28, 29 i 30 kwietnia na Placu Ratuszowym, przeznaczone są dla dzieci od 9 miesiąca do 6 roku życia. Ich celem jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. Żeby nie było jakichś problemów podczas badań, przeprowadzamy wcześniejszą rejestrację. Rejestracja będzie dokonywana telefonicznie w ciągu 4 dni. Jeżeli się okaże, że tyle dni będzie potrzeba, to znaczy 21 i 22 kwietnia oraz 25 i 26 kwietnia. Rejestracja będzie w godzinach od 10 do 14. Badanie dla najmłodszych mieszkańców Jeleniej Góry w sumie trwa do 20 minut. Po jego wykonaniu rodzic lub opiekun prawny otrzymuje pełną dokumentację na temat stanu zdrowia badanych narządów dziecka. Wszystko zależy od tego, czy dziecko boi się, czy to badanie musi potrwać dłużej. Tak jak wspomniałem, jest to badanie USG, narządów wewnętrznych, tarczyca, węzły, chłonne, brzuszek, a u chłopców dodatkowo jeszcze jest badanie USG moszny. Rodzice otrzymują pełną informację już od lekarzy specjalistów. Trzeba zaznaczyć, że dzięki temu, że robione jest to przy współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda, mamy sprzęt diagnostyczny naprawdę bardzo wysokiej klasy. Osoby zainteresowane bezpłatnym badaniem dziecka muszą zarejestrować swojego podopiecznego pod numerem telefonu 723 001 208. Zapisy odbywać się będą przez 4 dni, 21 i 22 kwietnia oraz 25 i 26 kwietnia w godzinach od 10 do 14. Zapraszaniem na badania kończymy dzisiejszy środowy serwis informacyjny, kolejny już jutro. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Wiosna w Grenie. Co zrobić, aby zmienić swoje mieszkanie, unikając remontów? Zastanawiasz się, jak wprowadzić do wnętrza powiew wiosny? Salon Grena przy ulicy Jasnej 12 zaprasza. Podpowiemy, jak dobrać dodatki, aby wiosna zagościła w Twoim wnętrzu. Delikatne firany, jasne zasłony, kolorowa pościel, optymistyczne i nasycone kolory. To wszystko znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Zapraszamy po wiosenne inspiracje do Greny. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Kiri 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Oglądaj Discovery Channel w otwartym oknie przez cały kwiecień. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd w Bieszczady dla dwóch osób. Masz kawałek raju w Bieszczadach. Odpowiedz na 3 proste pytania i odkryj polską Alaskę. Bieszczady, tu się urodziłem i tutaj chcę zostać. Wiosna z wyjątkowymi polskimi produkcjami na Discovery Channel. Więcej szczegółów na wektra.pl.